tysiące centymetrów, to jest dokładnie tak wszystko. Chodź, powiesz coś lepiej, podaj tu wszystko, wiesz. Poznajcie, proszę Państwa, następnego szaleńca, takiego jak ja. Ja się nazywam Krzysztof, szczęść Boże. Chodź, Tadziu, Tadek. Ja jestem dziadek Tadek, bo rzeczywiście jestem dziadek i rzeczywiście jestem Tadek. Od roku 2005 przy pomocy niedzieli prowadzimy sztafety, bo zaczęło się od sztafet. Dlaczego od sztafet? I dlaczego w ogóle biegi? Jak Jan Paweł II odszedł, numerolodzy na internecie szukali trzynastek różnych, a ja na kalkulatorze menedżerskim wyliczyłem, że Jan Paweł II żył 31 tysięcy dni. Powiedziałem, jest to dystans między półmaratonem i maratonem. I od nas wszystkich i tych, których tu nie ma, zależy, jeżeli się będziemy biegać i pisać o tym, żeby dystans 31 km wszedł na olimpiadę w roku 2020 w Międzynarodowym Roku Jana Pawła II Wielkiego. Patronuje tym biegom Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak. Przy jego udziale żeśmy wysłali na misję do Zambii. No i ja nie mogę dużo mówić, bo nie umiem mówić. W każdym razie tu do arcybiskupa do Lwowa dałem mu już nagranie wczorajsze. Zaraz potem dostanie nagranie dzisiejsze, bo ja robię nagrania te, co będą już pojutrze. Tak w żartach, no mogę sobie tak żartować, bo nazywam się Głąb i zawsze mogę powiedzieć, nie bądź taki Głąb. To tyle, żeby nie gadać. W każdym razie, proszę Państwa, jest tam na zewnątrz maluch, którego się nie da nie zauważyć. To właśnie ja jadę, muszę uważać, bo jestem często rozkojarzony. No, dziękuję. Tadziu, bardzo Ci dziękuję. Nie, wszystko jest w porządku, super. Proszę Państwa, widzicie, sami pozytywni ludzie. Wiem, że czegoś zapomnisz, do mnie też trzy razy wchodzisz. Proszę Państwa, ja mam takie głupie pomysły, ale wyobraźcie sobie, w ostatnich dyskusjach o przyznaniu telewizji, nie przyznaniu telewizji Trwam, jeden mądry pan powiedział, ile tam ich ogląda, 7 tysięcy osób. Ja sobie tak pomyślałem, że rozdamy kartki i każdy chociaż jakiegoś bazgroma napisze, że był dzisiaj. Tu już ci Państwo, którzy siedzą na początku, to do nich tam podszedłem, ale do wszystkich nie podejdę. I wtedy powiem, nie mówcie, że do nas to tam nikt nie przychodzi. Do nas jest tyle osób i my mamy to wszystko tutaj. Ja prowadzę drugą księgę moją, gdzie jest pierwsze zdjęcie Jana Pawła II w telewizji. Proszę Państwa, tych zdjęć rozeszło się 300 sztuk koło cmentarzy, bo wtedy to nie było tak jak dzisiaj, że klikniesz i masz kolorowe. Tutaj później, no w każdym razie proszę się podpisywać na tych karteczkach. Te karteczki będą dołączone tutaj za zdjęciem. Też ja mam 100 stron, na 100 tych będzie, tu już ksiądz arcybiskup się podpisał, tu będzie jego zdjęcie. Tadziu, kocham Cię za to, powiem Ci, jesteś po prostu żywą energią, której płynie co dzień. Bardzo Ci za... Proszę Państwa, zawsze warto wejść na stronę Dziadek Tadek, bo tam wszystkie informacje, które się dzieją w naszym muzeum, Tadek zawsze nagrywa i możecie Państwo prześledzić, co się działo. Tych godzin jest naprawdę bardzo dużo. Póki nie ma jeszcze artystów, gdzieś się zawieruszyli, ja będę jeszcze tutaj troszkę nawijał. Powiem Państwu, ja zapraszam, jak są, to żeby tutaj podchodzili, będziemy już ich nie stalować. Ja natomiast powiem Państwu, bo wczoraj mieliśmy tutaj wieczór lwowski. Był przepiękny właśnie koncert. Państwo słyszeli tutaj panią Ewę i pana Andrzeja na początku. Również grali, był jeszcze organista razem z nimi. Ale chcę Państwu powiedzieć, że jedna z pani przyniosła zdjęcia z Janem Pawłem II. I taki Jan Paweł II roześmiany, jak go nigdy nie widziałem, Arturo Mari, nie wiem czy Państwo wiecie, zrobił razem ze swoimi kolegami dla Osservatore Romano podczas pontyfikatu Jana Pawła II. Niech Państwo strzelają, ile zdjęć? 5 milionów. Ktoś może ma inne zdanie? 6 milionów, tak jest. 6 milionów zdjęć. I proszę Państwa, widziałem wiele tych zdjęć, ale Jan Paweł II, normalnie takie oczy zamknięte, do góry podniesione, okazuje się, pytam, co było powodem takiego uśmiechu. Okazuje się, że była grupa z Częstochowy. Wśród nich był tylko jedno małe dziecko, które miało 6,5 roku, tyle co moja wnuczka. I to dziecko mówiło bez szy, mówiło sy. No i pyta się Jan Paweł II jako jedynego dziecka, słuchaj, jak masz na imię? A on mówi, Symek.
Ja wiem, że jesteś synek, ale jak masz na imię? Synek. No wiem, że jesteś synek, tylko jak masz na imię? Synek. Mówią tak, Ojcze Święty, on się nazywa Szymek. I Ojcze Święty, Szymek. Słuchajcie, cudowna rzecz. Takich pięknych rzeczy z Janem Pawłem II słyszymy tutaj całą masę. Są nasi artyści, czy już wyjechani? Bo ja tak jeszcze mogę 2 godziny, proszę Państwa, jak odprowadzam tutaj grupy po muzeum, to przez 2 godziny nie zamyka mi się buzia, nigdy taki nie byłem, ale powiem Państwu, że robię to z wielką radością. Ale powiem Państwu, że w grudniu zeszłego roku, gdy byłem w Watykanie, poprosiłem pana Arturo Marii, żeby ułatwił mi wejście i dostałem zdjęcia z mojej audiencji u Ojca Świętego, oczywiście na Placu Generalnej, z 1980 roku. Tadziu już działa tutaj, widzicie Państwo, jest po prostu super. I to było tak, że Ojciec Święty przejeżdżał samochodem, ja nigdy nie wiedziałem, jak taka audiencja wygląda. No i ja wśród tych wszystkich witających, akurat się zgubiłem swoją grupą, stoję wśród grupy niemieckiej. No i tak, Ojciec Święty jedzie, miałem pożyczony aparat fotograficzny, jeden teleobiektyw, drugi 50, i sobie tak robię te zdjęcia, ustawiam, żeby było wszystko dobrze, to nie tak jak teraz, tylko trzeba było wszystko poustawiać, ale jak Jan Paweł II podjechał coraz bliżej, tak, normalnie wszystkie aparaty poszły na dół i ja się drzę wśród tych grupy niemieckiej. Ojcze Święty, masz pozdrowienia z Częstochowy. I on tak przyjeżdża tym jeepem i tak starał przy mnie i mówi, dziecko, ty się skąd tu wziąłeś w grupie niemieckiej? Jak zwykle się zgubiłem. A, to się więcej nie gub, błogosławię ciebie i twoją grupę. No i przejechał dalej. No i ci wszyscy ci Niemcy, na początku jak stałem pierwszy przy bawierce, to mnie tam zaraz, że jestem za wysoki, że im tutaj zasłaniam. Jak z ojcem porozmawiałem chwilę świętym, to mówią tak, słuchaj, siadaj tutaj, opowiadaj, a co Ojciec Święty powiedział dla ciebie, a czemu stanął i tak dalej. Słuchajcie, no to są cudowne rzeczy. Proszę Państwa, nie wiem, gdzie ci nasi artyści byli, obliczyli się. Panie Tomku, jesteś gdzieś? Januszku, weź tam, spróbuj pana zlokalizować. On mówi, że jest chory, ale mam nadzieję, że nie pojechał teraz na przegląd do lekarza. Ma tutaj występować, ja nie umiem grać na skrzypce, co może pan, który gra na skrzypcach jest. No proszę Państwa, pójdźmy dalej. Cóż jeszcze mamy z takich cudownych rzeczy, proszę Państwa? Tak. Muzeum teraz, tak? Ale proszę Państwa, ale nie, to jest nierealne, dlatego że do muzeum wyjdziemy 20 osób. Nie jest to fizycznie możliwe, żebyśmy weszli. Także po koncercie się rozejdziemy. Państwa, tych, którzy są z Częstochowy, zapraszam w innym terminie. U nas jest godzina 12 i godzina 14 codziennie, oprócz niedziel i poniedziałków. Oczywiście, jeśli jest grupa zorganizowana większa, możemy się umówić na dowolne godziny, to popołudniowe czy wieczorne. Zapraszamy Państwa na wieczory, które są u nas zorganizowane mniej więcej raz w miesiącu. Mieliśmy na przykład już wieczór włoski, mieliśmy wieczór cygański, wczoraj był wieczór lwowski, mieliśmy wieczór japoński, był wieczór, przypomnijcie mi jeszcze co było. No tutaj wszyscy są dobrze. Nie dosłyszę. Mówiłem Państwu, że powodarze, to ja to słyszę. No dobrze, idą nasi artyści, tak? Proszę Państwa, Pan idzie z jakimś obrazem. Proszę. Cóż się tu będzie działo? Witam serdecznie. Proszę. Dobry wieczór Państwu. Szanowna Ekscelencjo, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogłem dzisiaj uczestniczyć w spotkaniu z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Tym bardziej mi jest niezmiernie miło, ponieważ dzięki uprzejmości księdza arcybiskupa Mokrzyckiego mogłem uczestniczyć w uroczystości w Rzymie podniesienia do godności biskupiej, arcybiskupiej wtedy. Wtedy to razem z księdzem Piotrem Zaborskim przekazaliśmy od mieszkańców Częstochowy gratulacje, życzenia od pana prezydenta Tadeusza Wrony, a także przekazaliśmy obraz częstochowskiego malarza Władysława Ratusińskiego,
bo nam trudno go dostarczyć do Rzymu, ponieważ był dość dużych rozmiarów, a podróżowaliśmy całym lotem. I na tym obrazie był widok pielgrzymów pod Jasną Górą, Matka Boża, papież i Duch Święty, na co wtedy zwrócił uwagę ksiądz arcybiskup, mówił, o jest tu jeszcze Duch Święty. Dzisiaj pozwoli ksiądz arcybiskup, że przekaże, myślę, że wyjątkowy upominek od Stowarzyszenia Przyjaciół Grande Mater, które mam przyjemność reprezentować. Jest to kopia obrazu wybitnego polskiego malarza, pana Stanisława Rodzińskiego, obrazu, który znajduje się w kościele świętego Ireneusza w Częstochowie. Tam również znajduje się Droga Krzyżowa tego malarza. Wydaliśmy również wcześniej album, który jest związany z Drogą Krzyżową, a teraz jest modlitewnik. I w tym modlitewniku jest właśnie kopia tego obrazu z modlitwą, którą napisał ksiądz arcybiskup Depo. Pozwoli ksiądz arcybiskup, że teraz przekaże ten dar. Proszę. Jak Państwo widzą, u nas wszystko jest live. Dajcie, 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 daj